Czy za rządów Prawa i Sprawiedliwości ma pan więcej pieniędzy? Znaczy, może ja się przedstawię, bo jestem osobą publiczną, Marek Sułkowski, psycholog z Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychicznego. Od tego zacznę, czy mam więcej pieniędzy. Proszę pana, co prawda jest to pytanie prywatne, ale odpowiem panu żartobliwie, bo jestem psychologiem. Jak ktoś mnie pyta, czy mam problemy finansowe, to mówię, że nie mam. Wie pan dlaczego? Bo nie mam pieniędzy. Ja jestem psychologiem wolontariuszem. Od 40 lat praktyk, a moi pacjenci też nie mają pieniędzy, bo są depresyjni, schizofrenia. Przecież ja, wie pan, no, tym się zajmuję od 40 lat. Także łatwo mnie znaleźć. Nie będę się reklamował, ale wystarczy wbić Marek Waldemar Sułkowski. Pan zobaczy, że Polsat News, jak Tynkiewicza wypuszczali, ja się wypowiadałem na temat Tynkiewicza. No, takimi sprawami się zajmuję. I tyle, a co do pieniędzy, proszę pana, to nawet nie chodzi o pieniądze. Chodzi o atmosferę, która jest, bo właśnie moi pacjenci mówią mi, że oni w ogóle nie rozumieją, co w tym kraju się dzieje. A młodzi ludzie, którzy kończą na przykład psychologię na SWPS-ie, mówią wprost, wyjeżdżam. I wie pan, że ja ich rozumiem? No bo mówiąc krótko, no, coś tu się dzieje nie tak. Rządzą nami ludzie, którzy rządzą głównie swoim losem chyba, prawda? Nie dajmy się, dlatego mówię, to jest jedna wielka ściema. Jest pan psychologiem, rozmawia pan z ludźmi. Żyje się nam teraz łatwo? Proszę pana, wie pan, że Polska przoduje z ilości samobójstw. Ja mam pacjentki, które już są po próbach samobójczych, więc to jest odpowiedź. Żyje nam się tutaj przede wszystkim wielka niewiadoma, niestabilność, prawda? Bo przedsiębiorcy, mam również pacjentki, które straciły po prostu firmę. I które mówią, no nie mam z czego żyć. Mam trójkę dzieci, samochód w leasingu, nagle bank się pojawia i wychodzę na ulicę. No więc wie pan, jest absurd. Jest rzeczywiście sytuacja taka, że dopiero my, obywatele, możemy coś z tym zrobić, bo mamy rząd z całym szacunkiem, na jaki zasługuje, który rządzi sobą. Powiedzmy to wprost, prawda? Powiedział pan o swoim stażu zawodowym. Czy było tak źle w Polsce? To znaczy, ja panu powiem, oczywiście ja pamiętam socjalizm, bo teraz jak mówię o komunizmie, to ja panu powiem inaczej. Oczywiście, że był ocet, ja pamiętam kartki, ale powiem panu coś innego, właśnie z punktu widzenia psychologa. Moja pierwsza miłość, ja jestem warszawiakiem, wychodziliśmy z prywatki u znajomych, to się wtedy prywatka nazywało, i szliśmy z Żoliborza do centrum. Wie pan, że nikt nas nie zaczepił, myśmy nie mieli w ogóle pojęcia, że ktoś nam może zrobić krzywdę. A teraz ja słyszę, że proszę pana, ma pan telefon komórkowy, wieczorami raczej nie wychodzi, kobiety chodzą z gazem. No więc wie pan, czy było lepiej, czy było gorzej, powiem panu inaczej. Oczywiście ja jeździłem sporo do Berlina Zachodniego, tak się złożyło, że jeździłem jako student. No to ta różnica była kolosalna, tam było kolorowo. Ale teraz mamy sytuację, proszę pana, że mamy mnóstwo rzeczy w sklepach, tylko za chwilę nie będziemy mieli pieniędzy, żeby to kupić. Bo to rośnie wszystko, to jest dopiero zima, która nam nadchodzi. Ja jestem, moje pacjentki, bo ja głównie kobiety do mnie przychodzą, ale również faceci. Po prostu te kobiety już w nic nie inwestują. One chcą przetrwać już teraz. Bo pan zobaczy, ja jestem swobodny, ja mam psa, z którym sobie radzę, ale gdybym miał troje dzieci, bo mam dorosłe dzieci, które już sobie radzą, to wie pan, potrafię sobie wyobrazić kobietę, która po prostu zastanawia się, jak ona do pierwszego z tymi dziećmi sobie poradzi. I powiem panu więcej, ja już słyszę, bo uruchamiają się złe emocje. W Polsce jesteśmy dzieleni emocjami. I słyszę poważną kobietę, która mi mówi wprost. Panie Marku, jak tak dalej pójdzie, ja będę kradła w supermarketach. Mam trójkę dzieci, nie mam pieniędzy, pójdę i spróbuję ukraść, nie wiem, kawałek kiełbasy. Czy pan to rozumie, ten absurd? I wtedy zostaje złapana przez ochronę. Jest. Słyszeliśmy, że niektóre supermarkety na przykład zaczynają zabezpieczać masło takimi kodami jak butelki z alkoholem. No, niestety, no przecież umówmy się, że ja sam mówię, wie pan, mam trójkę dorosłych dzieci, pamiętam jak były małe. No jeśli moje dzieci by głodowały, to pan wybaczy, ja też bym poszedł do sklepu i spróbowałbym ukraść masło. Bo jeśli nie mam pieniędzy, to przepraszam, te dzieci płaczą. I ja mam taką sytuację, jest kobieta, która ma 7 dzieci i proszę pana, nie będę mówił dalej. Ona jest po prostu przerażona. Jeszcze zapytam pana na koniec, jakby pan mógł coś przekazać Jarosławowi Kaczyńskiemu, co by to było? Ja już na temat prezesa Kaczyńskiego wypowiadałem się, wie pan, kilka lat temu, bo powiem teraz zupełnie serio. Wydarzyła się pewna katastrofa, Smoleńsk.
I Jarosław Kaczyński ma pewną traumę jako bliźniak, bo wiadomo, że jego brat i bratowa zginęli i wielu znakomitych ludzi. I ten człowiek trochę odleciał, proszę pana, w sensie psychicznym, dlatego że on szuka odpowiedzi, co się wydarzyło i stąd ten absurd, czy to jest absurd. Jako psycholog widzi, że to są jakieś zaburzenia? To znaczy, wie pan, to są zaburzenia typu wyizolowania się z rzeczywistości. Jest willa, proszę pana, na Żoliborzu. Ta willa jest otoczona przez radiowozy. Jarosław Kaczyński, wie pan, to jest człowiek sensowny wewnętrznie, ale on, proszę pana, już nie bardzo wie, dlaczego. Mówiąc krótko, myśmy przez tyle lat mieli żałobę narodową. Pan pamięta, ja to powiedziałem publicznie. Szanowny panie prezesie, ja rozumiem pana ból, ale proszę nie wyprowadzać ludzi na ulicę, a przecież to, co ostatnio pan Macierewicz powiedział, że to był zamach i wie pan, trzy wybuchy, no to już jest absurd, to jest paranoja. Ja nazywam ten kraj, Polskę, którą kocham, bo jestem obywatelem tego kraju, krainą świętej paranoi. A wie pan, dlaczego świętej? Jak pan sobie mi wygoogla, ja zajmuję się ofiarami księży pedofilów. Przecież to ja upubliczniłem 9 lat temu pierwszy przypadek, kiedy pewien ksiądz zaliczył, przepraszam za słowo kolokwialne, kilkunastu ministrantów. I wtedy zaczęła się afera. Łatwo mi wygooglać, bo Magdalena Rigamonti zrobiła ze mną wywiad we wprost wtedy i tak dalej. Ale od paru lat w ogóle unikam mediów, w sensie ja nie jestem, wie pan, od mówienia, ja jestem psychologiem praktykiem. Praktyka czyni mistrza, pozwolę sobie tak powiedzieć, i ja wiem, jak to się robi. Tylko wie pan, jestem przerażony skalą. Bo w Polsce coraz młodsi ludzie już myślą o samobójstwie. Pracowałem na Sobieskiego w szpitalu psychiatrycznym, wie pan, i teraz leży nam psychiatra. Przecież ja właśnie chcę się umówić z panem Rafałem Trzaskowskim, bo chcę ruszyć polskich psychologów, dlatego że no, my wariujemy. Ja to wiem. Także wy młodzi, naprawdę. Dlatego mówię, nie dajemy się, a to jest mój gończy, proszę pana, który pełni również funkcję mojej ochrony. Bo wie pan, ja jestem starszakiem, prawda? Ja mam zegarek. I ja w tej chwili nie chciałbym, żeby jakiś człowiek po narkotykach, bo są tacy, powiedział, daj mi zegarek. Od tego jest mój pies. Wszystkiego dobrego.